przykrym cyklem w naszych programach stają się materiały, jakie nagrywamy na skrzyżowaniu ulicy Drzymały i Wczasowej. Po raz kolejny doszło tam do tragedii. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu tutaj miejsca zdarzenia do chwili przyjazdu policji. Kiedy przyjechaliśmy, samochód ciężarowy był skleszczony z samochodem osobowym, w środku uwięziona była jedna osoba, kobieta. Musieliśmy samochód ciężarowy odciągnąć od tego samochodu, żeby można było dostać się do tej osoby poszkodowanej. Kiedy odciągnęliśmy, użyliśmy sprzętu hydraulicznego, udało nam się otworzyć te drzwi szybko i wtedy wspólnie z pogotowiem mieliśmy dostęp do tej osoby i wyciągnęliśmy ją na nosze. Dalej do karetki pojechała. Obydwie osoby pojechały do szpitala, kobieta i mężczyzna. W dniu dzisiejszym w Olsztynie na skrzyżowaniu ulic Drzymały z drogą numer W305 prowadzącą do Nowego Tomyśla miał miejsce wypadek drogowy. Kierujący samochodem Hyundai, jadąc od ulicy Drzymały w kierunku miejscowości Karpicko, prawdopodobnie nie zachował się należycie na tym skrzyżowaniu, gdyż nie zatrzymał się na znaku stop, przed znakiem stop i nie ustąpił on pierwszeństwa jadącemu od kierunku ulicy Obwodowej, kierującemu samochodem Volvo, w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierujący, jak i pasażerka samochodem Volvo zostali przywiezieni do szpitala w Olsztynie. W chwili obecnej nie znamy bliżej obrażeń ciała, jakie powstały. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że kierujący samochodem Volvo jest trzeźwy.